precious brothers and sisters. Drodzy bracia i siostry. And our precious guests. I nasi drodzy goście. We want you to know if you're a visitor here this morning. Czy są jacyś goście dzisiejszego poranka? You are the most precious person in this church. Jeśli tak, to jesteście najcenniejszą osobą w tym zborze. Thank you for your warmth and the wonderful presence. Dziękujemy za wasze ciepło i wspaniałą obecność. I want to thank Pastor Mirosław Kania for his hospitality. Chcę podziękować Mirosławowi Kani za jego gościnność and all of you. I wszystkim wam. Well, our sermon is called. Nasze kazanie nosi tytuł The Story of the Old Brother. Historia starszego brata. At first, let us turn to our Bibles. The Gospel of Luke, chapter 15. Otwórzmy nasze Biblię, Ewangelia Łukasza, rozdział 15. And we are going to read. I przeczytamy. Verses 11 and onwards. Od wiersza 11. I'll ask my precious friend Zbigniew to read chapter 15, verses 11 until the end of the chapter. It's Polish. That's fine. Oh, I left my glasses. You left your glasses, okay. Maybe from here. Czy mogę prosić? Zostawiłem okulary w hotelu. All right, Mirosław, if you could read the passage for us. Chyba, że z tej Biblii, przepraszam. O, oh, drogi Mirek. From 11. Luke 15, verses 11, until verse 32. Okay, come over here. Potem rzekł. Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzin nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzin nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu. Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się.
All of you know the story very well. Wszyscy znacie tę historię. Wszyscy znacie tę historię bardzo dobrze. But let us connect this story to us at this moment in time. Ale spróbujmy powiązać tę historię z nami żyjącymi w tym czasie. Could I see the hands of those who were all the brothers or sisters in their families? Czy mogę zobaczyć ręce tych, którzy byli starszymi braćmi lub siostrami w swoich rodzinach? All right. And could I see the hands of those who were the younger brothers or sisters? A ci, którzy byli młodszymi. All right. Good. Thank you. Well, I was an older brother in my family. Ja byłem starszym bratem w mojej rodzinie. My parents had only two kids. Moi rodzice mieli tylko dwójkę dzieci. Myself. Mnie. And my younger sister. I moją młodszą siostrę. Who is 5 years younger than I am. Która jest 5 lat młodsza ode mnie. When I was a little boy. Gdy byłem małym chłopcem. I always asked, "Mom, I want to have a brother." Zawsze mówiłem, "Mamo, chcę mieć młodszego brata." So that I could play with him. Abym mógł się z nim bawić. Because a lot of my cousins had brothers. Ponieważ wielu moich kuzynów miało braci. And I had no one. A ja nie miałem żadnego. Finally, my mother got pregnant. W końcu moja mama zaszła w ciążę. And I said, "Mom, there's my brother inside." I mówiłem, "Mamo, tam w środku jest mój brat." And I was waiting and waiting very patiently. Czekałem i czekałem bardzo cierpliwie. Finally, my sister was born. W końcu urodziła się moja siostra. My sister was born by mistake. Moja siostra urodziła się w wyniku błędu. Because she was supposed to be a brother. Bo miała być bratem. But she happened to be a girl. A zdarzyło się, że jest dziewczynką. I was very disappointed. Byłem bardzo rozczarowany. Because I wanted a brother. Ponieważ chciałem brata. And now there is a sister. A oto tu siostra. Finally, a day came when my mother and my sister had to come from hospital home. W końcu przyszedł dzień, kiedy moja mama i siostra miały wrócić do domu ze szpitala. In the morning, my grandmother took me to the kindergarten. Rano moja babcia zabrała mnie do przedszkola. I spent the whole day there. Spędziłem tam cały dzień. And in the afternoon, my grandma took me back from the kindergarten and brought me home. Po południu babcia znowu przeprowadziła mnie z powrotem do domu z przedszkola. The house was full of people. Dom był pełen ludzi. My uncles and my aunties. Wujkowie i moje ciocie. My cousins. Kuzyni. Both of my grandmothers. Obie moje babcie. Because my sister has finally arrived. Ponieważ wreszcie przybyła moja siostra. I walked into the room. Wszedłem do pokoju. And I looked at my sister. Spojrzałem na moją siostrę. She was not beautiful at all. W ogóle nie była ładna. She looked like this. Tak wyglądała. And we had she had a little pacifier in her mouth. Miała smoczek w buzi. And then I touched her face. I touched her face. Dotknąłem jej twarzy. And she did this like this. A tak zrobiła. And then I shook her a little bit. Trochę nią potrząsnąłem. And she burst in tears. A ona wybuchła płaczem. And my sister could cry like the sirens of an ambulance. Moja siostra potrafiła płakać tak jak syrena karetki pogotowia. Everybody came in. Wszyscy weszli. And everybody was unhappy with me. I wszyscy byli ze mnie niezadowoleni. My mother said, "Why did you disturb your sister? She was asleep." Mama mówi, dlaczego niepokoisz swoją siostrę? Ona spała. Everybody was giving so much attention to my sister. Wszyscy zwracali tak dużą uwagę, poświęcali mojej siostrze. And I was walking between everybody. Ja chodziłem pomiędzy wszystkimi. And I felt myself I'm a stranger in this house. I czułem się, jakbym był obcy w tym domu. All right. This is not my house anymore. To już nie jest mój dom. Everybody loves my sister. Wszyscy kochają moją siostrę. But nobody loves me. A nikt nie kocha mnie. I was very upset. Byłem bardzo niezadowolony. Well, I told my mother. No cóż, powiedziałem mojej mamie. You know, in those days the children used to have those pots which they used for a toilet. I w tamtych dniach, wiecie, dzieci miały takie pojemniki, które zastępowały toaletę. I said, "Mom, I give my pot now to my sister." Mówię, mamo, teraz daję mój nocnik siostrze. I will be going to the main toilet now. Ja będę chodził teraz do głównej toalety. I'm a big boy now, I'm 5 years of age. Już mam 5 lat, jestem dużym chłopcem. At that time my parents used to teach me to work at home all the time. W tym czasie rodzice uczyli mnie, by cały czas pracować w domu. At the age of 6 my mother taught me how to vacuum clean the floors. W wieku 6 lat moja mama uczyła mnie, jak odkurzać podłogi. And wash the floors. I zmywać je. She used to send me to the shop to buy bread and milk.
Wysyłała mnie do sklepu, by kupić chleb i mleko. And she used to send me outside to take all the rubbish out. Wysyłała mnie też, bym wyniósł śmieci. And I used to tell my mom. I zwykłem mówić do mamy. Mom, why are you making me do all this housework? Mamo, dlaczego ty mnie zmuszasz do wykonywania tych wszystkich prac domowych? My friends are playing outside. Moje przyjaciele bawią się na zewnątrz. And here am I working as a slave on a galley. A tutaj pracuję jak niewolnik na galerach. And and my sister is doing nothing. A moja siostra nic nie robi. She is just lying there and playing. A tam sobie siedzi i bawi się. And my mom used to tell me. Moja mama zwykła mi mówić. Oh, don't worry, your hands will not fall off. Nie martw się, ręce ci nie odpadną. So you'll be all right. Wszystko będzie z tobą dobrze. You'll say thank you to me when you grow up. Podziękujesz mi, gdy dorośniesz. No, because I want you to be a hard-working person. Bo chcę, żebyś był pracowitym człowiekiem. I said, okay, mom, let's make this condition. Mówię, w porządku, mamo. Postawmy taki warunek. I will work for the next 5 years. Będę pracował przez następne 5 lat. I'll go shopping. Pójdę po zakupy. I'll clean the house. Posprzątam dom. I'll work in the garden. Będę pracował w ogrodzie. I'll take the rubbish out. Wyniosę śmieci. I'll do everything. Wszystko zrobię. But after 5 years, ale po 5 latach, my sister Olga will be 5 years of age. Moja siostra będzie miała 5 lat. And she will have to work her 5 years. I będzie musiała odpracować swoje 5 lat. And I will rest for 5 years. A ja przez 5 lat odpocznę. When my sister grew up, gdy moja siostra podrosła, I said, Olga, now it's your turn to clean and wash and do everything. Tak, w porządku, teraz jest twoja kolej odkurzać, zmywać to wszystko. And my sister smiled at me. Moja siostra do mnie się uśmiechnęła. She said, no, Vadim. Mówi, nie, Vadim. I take the rubbish out this week. Ja w tym tygodniu wyniosę śmieci. You do it next week. A ty to zrobisz w przyszłym tygodniu. I go shopping today. Ja dzisiaj robię zakupy. You go shopping tomorrow. Ty idziesz po zakupy jutro. She was too clever for a 5-year-old daughter, for a 5-year-old girl. Była za bystra na 5-letnią dziewczynkę. It was so unjust. To było takie niesprawiedliwe. I worked for all these years. Ja pracowałem przez wszystkie te lata. We had a 3-room apartment. Mieliśmy 3-pokojowe mieszkanie. And my mom used to tell me. Moja mama mawiała mi. Vadim, you're a big boy. Vadim, jesteś dużym chłopcem. Olga is a small girl. A to i mała, ona jest małą dziewczynką. You wash the living room. Ty posprzątasz salon. You wash our bedroom. I naszą sypialnię. You wash the kitchen. Pozmywasz w kuchni. You wash the corridor. Pozmywasz w korytarzu. You wash the bathroom. I w łazience. I said, but what will Olga do? A co Olga będzie robić, pytam. Well, she will wash your room and the toilet. A ona posprząta twój pokój i toaletę. But I said, that's not fair. Ja mówię, to nie jest sprawiedliwe. I have to wash 75% and she has 25%. Ja mam posprzątać 75%, a ona 25%. Well, my mother, she had a usual answer. Moja mama miała już przygotowaną odpowiedź zazwyczaj. You're a big boy, your hands will not fall off. Jesteś dużym chłopcem, ręce ci nie odpadną. Also my sister worked out a way when I had to wash everything. I moja siostra również usuwała się z drogi, ja w końcu musiałem sprzątać wszystko. She would be very observant. She would check if I do something wrong. I bardzo uważnie obserwowała, jeśli zrobię coś źle. And she used to tell me and come to me and say, Vadim, I'm going to tell mom and dad what you did. I przychodziła i mówiła, Vadim, ja powiem mamie i tacie, co ty zrobiłeś. I would tell her, Olga, please don't tell them, please don't tell them. Ja mówię, Olga, proszę, nie mów im, nie mów. She would tell me, okay, you wash my floors too. Dobrze, ale moje podłogi też pozmywaj. I had to clean the whole apartment by myself. Musiałem całe mieszkanie sprzątać sam. And the next day, następnego dnia, she would still tell everything to my parents. I tak powiedziała wszystko moim rodzicom. She never kept the word. Nie dotrzymywała słowa. I don't know how I believed her for all those years. Nie wiem, jak ja mogłem przez te wszystkie lata jej wierzyć. Oh. Well, the older brothers and sisters know what I'm talking about. Starsi bracia i siostry wiedzą, o czym mówię. When I had one son, gdy miałem jednego syna, he was so happy. Był taki szczęśliwy. He always traveled everywhere on my hands. Zawsze podróżował wszędzie na moich rękach. But when I had the younger son, a gdy urodził się młodszy syn, and they're only 2.5 years apart, różnica między nimi wynosiła 2,5 roku, I could actually see the difference.
mogłem zobaczyć różnicę. When my younger son Alex came home from hospital, gdy mój młodszy syn Alex wrócił ze szpitala do domu, I had to take my older son and sleep with him in a different room because he needed more attention. Musiałem położyć ich w oddzielnych pokojach, bo ten potrzebował więcej uwagi. I had to spend about a year sleeping with my older son so that he would feel loved. Musiałem spać z moim starszym synem, aby on czuł się kochany. All right. So the problem of older brothers and younger brothers is everywhere in the world. Problem młodszego i starszego brata istnieje wszędzie, na całym świecie. It is natural. Jest to naturalne. And older brothers and sisters, they understand what I feel. I starsi bracia i siostry rozumieją, co ja czuję. I don't know why, but my father always gave more affection to my sister. Nie wiem dlaczego, ale mój ojciec zawsze więcej uczuć okazywał mojej siostrze. I was my mom's boy. Ja byłem chłopcem mojej mamy. And when I told my sister, Olga, why is it that you receive so much attention from the parents? Gdy mówiłem siostrze, Olga, dlaczego rodzice poświęcają ci tak dużo uwagi? My sister was very clever. Moja siostra była bardzo mądra. She would tell me. Mówiła mi. Vadim, you have all the brains. Vadim, ty masz cały mózg. So I have all the attention. A ja mam całą uwagę. All right, you received all the talents and skills. Ty otrzymałeś wszystkie talenty i umiejętności. You have so many good things about you. Tak wiele jest dobrego w twoim życiu. I'm not as clever as you are. Ja nie jestem taka mądra jak ty. Okay. Well, girls are girls everywhere in the world. Dziewczyny są dziewczynami na całym świecie. They know how to talk to you. Wiedzą, jak z wami rozmawiać. My mother used to tell me. Moja mama mawiała mi. Vadim, never argue with a woman. Vadim, nigdy nie kłóć się z kobietą. You will never win. Nigdy nie wygrasz. All right, that was the best advice that I received from my mom. To najlepsza rada, jaką otrzymałem od mojej mamy. My mom used to tell me, Vadim, women are humans from a different world. Mówiła, Vadim, kobiety są istotami z innego świata. You need to love and respect them. Musisz je kochać i szanować. But don't argue with them. Ale nie kłóć się z nimi. Right. Let's come back to our story. Wróćmy do naszej historii. Here we find several personalities. Tu znajdujemy kilka osobowości. You find the father. Mamy ojca. And the father here is a picture of God. Ojciec tutaj jest obrazem Boga. There is one detail in the text which helps me understand God better. Jest jeden szczegół w tym tekście, który pomaga mi lepiej zrozumieć Boga. You remember when the youngest son is coming back home? Pamiętacie, gdy młodszy syn wraca do domu, the father is running to meet him. Ojciec wybiega na spotkanie z nim. Now let me tell you, this is a very important line in the text. Powiem wam, że jest to bardzo ważny wiersz w tym tekście. Today we as men we wear trousers, we have pants. Dzisiaj jako mężczyźni nosimy spodnie. In those days men wore long garments which went all the way to your feet. W tamtych czasach mężczyźni nosili długie szaty, które sięgały aż do końca, do stóp. Można było chodzić w tych szatach, ale jeśli byście biegli w nich, to potknęlibyście się i upadli. W tym czasie, by w tych szatach biec, trzeba za obrzeża tych szat uchwycić i wtedy biec. W tamtych czasach kobiety i mężczyźni nosili bielizny tak jak my dzisiaj. No, to było dość wstydliwe doświadczenie, kiedy jakiś mężczyzna biegł. Faktycznie żadni mężczyźni nigdy nie biegali, bo wierzyli, że przejawem ich godności jest kroczyć powoli. W naszych czasach, jeśli kobieta jest nieubrana, jest to wstyd. W tamtych czasach, w czasach patriarchów, jeśli rozbierzecie mężczyznę, to był całkowity wstyd. Czy możecie sobie wyobrazić tę miejscowość, wieś, w której ojciec żył?
Był bardzo szanowany przez wszystkich ludzi dookoła. Jest dobrym człowiekiem. Ale ma popsutą reputację. Bo nieco wcześniej połowę swojego dziedzictwa przekazał młodszemu synowi. To było sprzeczne z kulturą tamtych czasów. Bo nigdy nie daje się swego, przekazuje swego dziedzictwa młodszemu bratu, zanim nie otrzyma go starszy. I całe dziedzictwo przekazuje się po śmierci właściciela. Nawiasem mówiąc, według zwyczaju żydowskiego, starszy syn, ten pierworodny syn, otrzymywał największy udział w dziedzictwie. A młodsze dzieci otrzymywałyby mniejsze części. Oczywiste więc jest, że ten młodszy syn nie otrzymał 50% dziedzictwa. Wziął mniejszy procent. I udał się do dalekiego kraju i tam roztrwonił te pieniądze. Ale reputacja ojca już jest popsuta. Jak mógł złamać ten zwyczaj i przekazać tę część swojego dziedzictwa przed swoją śmiercią? Więc wszyscy już się z niego śmieją. Chłopcy, którzy są na ulicy, widzą starszego człowieka, który podnosi kraj swojej szaty i biegnie do swego syna. Być może biegną też i pokazują go palcami, ale on na to nie zwraca uwagi. Nie dba o to, co społeczność dookoła o nim mówi. Obejmuje swego syna i nakazuje swoim sługom. Uroczyście to obchodźmy. Mój syn był martwy, a teraz jest żywy. Mój syn zgubił się, a teraz się odnalazł. Ojciec doświadcza wstydu. Ale nie obawia się tego, co inni ludzie powiedzą, bo jest pełen miłości. Gdy Jezus Chrystus poszedł na krzyż, to było bardzo wstydliwe, haniebne doświadczenie. Dzisiaj artyści chrześcijańscy, gdy odmalowują Jezusa na krzyżu, umieszczają pewną szatę, tak, na biodrach. Czynią to z powodu skromności. Ale w rzeczywistości starożytni Rzymianie, gdy krzyżowali ludzi, wieszali ich na krzyżach zupełnie nago. Aby to było właśnie takie haniebne, wstydliwe doświadczenie. Ludzie pluli na tych ludzi, rzucali w nich kamieniami. 2000 lat temu Stwórca Wszechświata przychodzi na ten świat, staje się cieślą z Nazaretu i umiera tą haniebną śmiercią za ciebie i mnie. Nie dba o to, co powie świat. Ellen White pisze, że aniołowie zakryli twarze, bo to był wstydliwy obraz. Jak można było na to patrzeć? Król Wszechświata. Ukrzyżowany nago na krzyżu. Doświadczający ogromnego bólu. Ponieważ kocha nas wszystkich. Mówi, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Kolejny syn w tej historii to syn marnotrawny, to również zgubiony syn, który w końcu zmysły mu powracają, rozum mu powraca i postanawia pokutować. Powraca do swego ojca. I to jest najszczęśliwsze doświadczenie jego życia. Bracia i siostry, każdy musi przejść przez to doświadczenie w swoim życiu. W tej chwili, w której obejmujesz swego ojca i pokutujesz ze swoich grzechów, dzisiaj wiele kościołów na świecie, zwłaszcza kościoły, w których są, jest kilka pokoleń chrześcijan. Wielu z nas przyszło do kościoła dlatego, że nasi rodzice tu przychodzą. Nasza babcia tu przychodziła. To wspaniała społeczność. Ludzie mnie tu lubią. Jest to częścią mojego życia. Moi przyjaciele. To nie wystarczy. Potrzebujecie w swoim sercu nowego narodzenia. Jezus powiedział Nikodemowi, dopóki jeśli się nie narodzisz z góry, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Każda osoba musi przejść doświadczenie nowonarodzenia. I jest to doświadczenie tego marnotrawnego syna. Trzecia osoba w tej historii to starszy syn, który widzi to całe przyjęcie ludzi radujących się, pijących i jedzących, jest bardzo niezadowolony. Zawsze był dobrym chłopcem. Zawsze ciężko pracował. Nigdy nie zmarnotrawił niczego, co należało do ojca. I ma wszelkie powody ku temu, by być niezadowolonym. On narzeka przed ojcem, a jego ojciec mówi, mój drogi synu, to jest okoliczność, gdzie niesprawiedliwość jest w porządku. Cała Biblia jest księgą o największej niesprawiedliwości na świecie. Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej. Jeśli chcesz sprawiedliwości, to Bóg musi zniszczyć ten świat za wszystkie nieprawości i grzechy, które popełniliśmy. Ale Bóg czyni największe dzieło niesprawiedliwości. On idzie na krzyż i bierze karę twoją i moją. Czy to jest sprawiedliwe? To niesprawiedliwe. Ale On to czyni, bo kocha ciebie i mnie. Nie każda niesprawiedliwość jest zła. Jest wiele niesprawiedliwości w tym świecie. Ale jest tylko jeden akt niesprawiedliwości, który jest dobry. I to jest Kalwaria i Krzyż Chrystusa. Gdy On umiera za kogoś innego. I to jest za ciebie i za mnie. Gdy ojciec próbuje powiedzieć swemu synowi, mój synu, tak, masz rację. Jesteś wierny. Jesteś wspaniały. I spójrz, wszystko, co mam, jest twoje. Bo jesteś pierworodnym synem. Tak czy owak otrzymasz większość z tego, co posiadam. Ale popatrz, tak, jestem szczęśliwy, że twój brat wrócił. On nie umarł. Wrócił żywy. Był martwy, teraz żyje. Zagubił się, a teraz został odnaleziony. Dziś mówimy o historii starszego brata. Czy mamy problemy starszego brata, symptom starszego brata w naszym kościele?
Co by się stało, gdyby Bóg przestał przyprowadzać marnotrawne dzieci do tego zboru? Jaka byłaby wasza reakcja, gdyby zaczął przyprowadzać? Co, gdyby przez te drzwi weszła prostytutka? Jak byście ją potraktowali? Co by się stało, gdyby przez te drzwi weszła lesbijka lub homoseksualista? A co, gdyby dwóch homoseksualistów weszło razem? Podaję wam przykłady ekstremalnych przypadków. A co by się stało, gdyby ktoś wszedł przez te drzwi, kto brzydko pachnie? Dzisiejszego poranka z Joelem przechadzaliśmy się ulicą. Na ławce siedziało dwóch pijanych mężczyzn. Już czuć było od nich na 3 metry. Co by się stało, gdyby ta osoba weszła dzisiaj tutaj do zboru i usiadła w jednej z naszych rzędów? Usiedlibyście obok tej osoby? A co, gdyby młoda dziewczyna weszła do tego zboru, a spódnicę miałaby taką? I powiedzmy tutaj głęboki dekolt. Powiedzielibyście, żeby wyszła? I powiedzielibyście, o słuchaj, to jest kościół, tak się nie ubieraj. Bracia i siostry. To całe miasto jest pełne grzeszników, którzy potrzebują Chrystusa. To miasto jest pełne ludzi, którzy potrzebują tu przyjść i doświadczyć przemiany swego życia. Na Białorusi, jeden z moich przyjaciół pastorów opowiada mi historię. Planowali kampanię ewangelizacyjną. Był tam taki stary, adwentystyczny zbór. Około 200 wyznawców. Większość z nich była ze sobą spokrewniona. Zbór był bardzo konserwatywny. Jeśli dziecko w tym zborze rozpraszało się w czasie kazania albo uśmiechnęło się do pastora, rodzice wyprowadzali je i poddawali dyscyplinie. Większość ludzi była ubrana tak. Mężczyźni w dobrych, odpowiednich garniturach. Kobiety, biała bluzka, czarne spód dół. Kościół był bardzo surowy. Pastor przemawia do wyznawców zboru. Moi bracia i siostry, mamy program ewangelizacyjny i wielu nowych ludzi przyjdzie. Proszę was, przez jeden rok nie rozmawiajcie z nimi o tym, jak są ubrani, na temat biżuterii, którą noszą, o kosmetykach i wielu innych rzeczach. Po tym usługiwaniu jeden z wyznawców podszedł do pastora. Mówi: pastorze, nie mogę ci obiecać. Jeśli będę czuł takie wrażenie, że mam powiedzieć, to powiem. Pastor mówi: więc postanowiłem odwiedzić wszystkich tych wyznawców. Udał się do ich domów i mówi: zabraniam ci przychodzić do zboru przez rok. Przez rok nie powinieneś przychodzić do zboru. To jest warunek. Po roku możesz wrócić. Pozwólcie, powiem wam, co się stało. 106. 106 cennych dusz zostało ochrzczonych. W następną sobotę przychodzą do zboru.
Nawiasem mówiąc, niektórzy z tych konserwatywnych wyznawców, wszyscy przyszli. Pewna starsza pani podchodzi do młodej dziewczyny, która właśnie została ochrzczona. I mówi, młoda panienko, o co chodzi, po co ci ten pas? A ta mówi, to nie jest pas, to jest mini spódnicza. Mówi, w zborze była cisza. Wszyscy się boją, bo pastor powiedział, że nie powinieneś przychodzić do zboru. Mieli wielki posiłek wspólny dla nowych wyznawców. Okazali im wiele miłości i ciepła. Niektórzy z wyznawców, którzy byli tacy super surowi, byli najbardziej kochający wobec tych nowych osób. Nie rozmawiali z nimi o biżuterii czy kosmetykach, ale mówili im, opowiadali o tym, jak bardzo Jezus ich kocha. Mówi, po 3 latach przeprowadzono pewne badanie czy studium. Z tych 106 osób 82 były wciąż w zborze. Czy możliwe jest więc zatrzymanie nowych osób w zborze? Tak jest. Ale musimy pewne ofiary poczynić. Musimy prosić Pana, aby zachował nas przed chorobą starszego brata. Gdyż Bóg dokona wielu cudów. Na półwyspie Kamczatka jest miasto Petropawłowsk-Kamczacki. Bardzo daleko stąd. W 1991 pastor miejscowego zboru po latach komunizmu mógł przeprowadzić w sposób otwarty chrzty. Było 25 osób, które były przygotowane do chrztu. Przychodzą więc na plażę tam w tej mieście. Dlatego, że woda była bardzo płytka. Pastor musiał przejść około 100 metrów, aby woda sięgała mu dotąd. I to prospect church members. I to kandydaci do chrztu utworzyli pewną taką kolejkę, ustawili się. Wiele osób było na plaży. Niektórzy z nich zadawali pytania. Co tam się dzieje? To jest chrzest. Ile to kosztuje? Za darmo. W porządku. Długa kolejka ludzi na plaży. Nie 25, już więcej niż 100. Ustawiają się w kolejce do chrztu. Więc pastor ochrzcił tych 25 kandydatów. I przychodzi pod następnie jakiś mężczyzna z tatuażami, dużo tatuaży. I widać było, że wcześniej pił piwo i mówi, ochrzcij mnie. Pastor mówi, nie mogę cię ochrzcić. Ten mężczyzna mówi, ochrzciłeś ich, dlaczego mnie nie możesz? No widzisz, musisz się przygotować, musisz przejść pewne studium. Mężczyzna mówi, już za późno. Powiedz, gdzie jest twój kościół? I gdzie macie nabożeństwa? Ja przyjdę. Podałem moje imię twoim ludziom na plaży. I teraz ochrzcij mnie. Był w stroju kąpielowym. W tym dniu pastor ochrzcił 120,
5? 125. 25 swoich własnych i 100 osób, które przyszły po raz pierwszy for free. Wszystkie osoby otrzymały adres zboru. W następny sabat 78 z tych osób przyszło nowych do zboru, a 56 zostało wyznawcami Kościoła. Będę szczery, nie wszyscy pozostali. Niektórzy się ochrzcili, bo nie rozumieli, co się działo tam. Ale wielu z nich zostało bardzo aktywnymi członkami Kościoła. Chcecie więcej opowieści? Mógłbym podzielić się moimi własnymi, wieloma. I opowiadać o cudzie, który się wydarzył po cudzie Bożym w życiu. Gdy byłem przewodniczącym diecezji we wschodniej Syberii wiele lat temu, przeprowadziliśmy badanie nad wszystkimi pastorami w wydziale euroazjatyckim. I okazało się, że 15 pastorów, którzy zostali ochrzczeni na kampaniach ewangelizacyjnych, i którzy przyszli na tę kampanię ewangelizacyjną dzień przed chrztem i zostali ochrzczeni, dzisiaj są pastorami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Bracia i siostry, nie podaję wam jakiejś nowej zasady. Tak, w Kościele mamy zasady i porządek, których powinniśmy się trzymać. Ale musimy zostawić też jakiś margines dla wyjątków. Bo musimy poszerzyć nasze zrozumienie, granice naszego zrozumienia świata. Bo Bóg nie zawsze działa tak, jak my działamy. I Bóg może czynić cuda, których my nie pojmujemy. Jaki jest nasz obowiązek? Naszym obowiązkiem jest kochać nowych ludzi. Przyjąć ich takimi, jakimi są. I niech Duch Święty zmienia ich życie. Duch Święty jest najlepszym nauczycielem na świecie. Naszym obowiązkiem jest wykąpać ludzi w oceanie Bożej miłości. Ci z nas, którzy mają czy mieli żony, wiedzą, że kobiety nie są aniołami. Czasami doznajemy może szoku, gdy odkrywamy, że nie są aniołami. W moim życiu jako mąż miałem dwie opcje. Mógłbym przyjść do żony i powiedzieć jej: Heleno, Biblia mówi, musisz być mi posłuszna jako mężowi. Musisz być mi posłuszna, tak jak Kościół jest posłuszny Chrystusowi. Czy kobietom spodoba się takie stwierdzenie? Bądźcie szczerzy. Mogę zrobić coś innego. Mogę przyjść do mojej żony. Mogę objąć jej i powiedzieć, jak bardzo ją kocham. I powiedzieć, jak cenna jest w moim życiu. Mogę dać żonie kąpiel w oceanie mojej miłości. Jeśli jesteś kobietą, którą opcję byś wybrała? Czy pierwsza, musisz być mi posłuszna, bo Biblia tak mówi? Czy tę opcję, gdzie mężczyzna powie ci, mąż, jak bardzo cię kocha? Don't worry, men. Nie martwcie się, mężczyźni. Żona podążać będzie za mężczyzną,
za mężem, który ją kocha. Miłość zawsze jest lepsza. Miłość zawsze, w miłości zawsze chodzi o wszystko. To samo powinno się odnosić do Kościoła. Dzisiaj jest to miejsce, gdzie wszyscy mamy obowiązek i troskę o budować Królestwo Boże. To jest poselstwo, które chciałbym, byście wzięli z tej księgi i włożyli do swego serca. Módlmy się. Ojcze w niebie, chcemy podziękować się za ten najpiękniejszy kościół w Bydgoszczy. Prosimy, przygotuj nas na przyjęcie i powitanie nowych ludzi. I pomóż zrobić nam wszystko, co w naszej mocy, byśmy przyjęli ich takimi, jakimi są. Jeśli w tym zborze jest ktoś, kto jeszcze Ciebie nie zna, niech ta osoba przyjdzie do Ciebie i narodzi się dzisiaj na nowo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźcie.